Siemaneczko ludziska, zapraszamy na kolejny odcineczek z Skyfactory, jak już tutaj widzicie. W rolach głównych, Piotrex. I Pajter. Jo, dobra, my idziemy tak według tych zadań teraz tych, z tej książki, no i Piotrek chciał, żebyśmy zabili dzisiaj Widera, tak? Także bierzemy się do roboty, on tam pobawił się tymi czarnymi szkieletami i je wypurał. Myślę, że teraz nie zabijemy, co? Tylko poszliśmy specjalnie sobie tutaj do tego, Deep Dark. Może ten, nie wiem, bo nie pamiętam, czy nie wyłączałem czasem antygryfingu, tak? Ażeby nam nie zniszczyło tej wyspy. Także mam nadzieję, że on nam tu nie spierdzieli, że tak powiem, za przeproszeniem. I dobra, zabijemy tego Widera może, co? Co ty masz za łuk? Możesz fluxus. Fluxus, wszystko się pobawiłeś? Ja nie mogę, ile ty tu grałeś? Ale wiesz, jak, ile to się kraftuje? Prawie 3 godziny na tym spędziłem, tak może policzyć. Żeby to skraftować, nie? Te wszystkie itemy. Dobra, stawiaj tego bolka. Chcesz jedno złote jabłko w razie co? A nie, miej chyba. Bo nie wiem, ja nie wiem jak to... Patrzcie, ja tu całego nie mam fluxu. Ej, jeszcze... ej, to, to na, ten, na tą kratkę się wstawiał? Ta. O, jest. Uważaj, bo on może eksplodować? Bo nawet eksploduje? Z łuku go, jak już możesz. No. Wow, moby zabije czy nas? Gdzie on jest? Ale tutaj ciemno koło mnie. A on do góry jest, u góry. Ej, ale dużo mu to miecz zadaje z fluxu. Dobra, będzie chociaż perła jedna. Uważaj, żebyśmy... Idę, jestem właśnie. Tylko, że trochę... Na mnie wychodzi to. Co mu? Bo ja ciebie uderzyłem. A ja tam nie widzę. Ale on... Dobra, on pada już. Też dobra. Uciekło. No zabij go to. Nie, zabij, zabij. Szkoda, zabij. Dobra, jest. Perła, znaczy gwiazda powinna spaść. Czy masz ją? Gdzieś spadła na ziemię. No i mamy kolejny... Jest, widzę. Masz ją w wyku. Chodź teraz, dobra, to wyjdźmy z tego systemu. Jednak wyłączałem antygryfing, to szkoda, bo by nam trochę pokopał. Chyba potem to włączę jeszcze raz, wiesz? Bo wcześniej pamiętam wyłączałem, bo mnie te creepery denerwowały. No ale cóż. Ej, gdzie to było wyjście? Poczekajcie, tam było wyjście. No tutaj jest. No już idę. Rakietę odpalę. O, nie trafiłem do dziury. Nie ma to jak skill. No, dokładnie. Oh. To co robimy jako następne? Ej, zajęło nam to aż wielkie wieczności, 2 minuty, nie? No albo... Ty masz też ten mieczyk ze fluxu? Mam właśnie, no. Śniego fajnie go już się zabijało. Dobra, gwiazdę mamy. Ty, coś my chcieliśmy craftować jeszcze, pamiętasz? Bo już nie pamiętam, że do tego gwiazda była potrzebna. Diaksowe tak. Chyba... Czekaj, diaksowe sadzonki, bo tak, wcześniej zrobiliśmy żelazne. Ty zrobiłeś jeszcze... Jak to było? Jelorium? Bodajże? No. Czekaj, ja pokażę co on zrobił. Je... Patrz, ale to nie ej, to. Patrz co z niego wyleciało, te itemy. Poczekaj. We skrzyni są, nie? Tu obok. Moment, już patrzę. Aha, to nice. Więcej tak, i te, ej, te serduszko można założyć, masz, bo ty masz jedno serce mniej. No. Czekaj, jak się nie mylę, to je można założyć, poczekaj. Tylko żeby to jeszcze działało. Nie, to trzeba się craftować, to trzeba skraftować, żeby... Widzisz to? Masz taką zakładkę, tam trzeba coś craftować. Aż zobaczę. Crafting item. U. Poczekaj. O, craftuje się. Tylko... Heart of God, tu jest na... To coś, właśnie, yellow heart, coś tam. Oho, oho. Ja sobie to spróbuję craftować może. Patrz, nie mamy itów do tego serca. Aha. Kości jakieś tam. Kurde, ale nie wiem czy te... Aha, czekaj, jeszcze tylko coś zobaczę. Co to za dziwne jabłko? Jeweled apple. Ale to... Dobra, to zrobię tych jabłek trochę. Zobaczymy, też to chcę skraftować, bo to można, wiem, z tego wiem, że to można jakoś zakładać potem. Ej, ja można jeść. Coś nie wiem. No i znowu coś brakuje, nie? Dobra, wykorzystałeś to. Dobra, miesza o to. Ja będę chciał stworzyć, pamiętam, diaksowe
diamond. Diamond. Seedy, bo diaksowych seedów, bo diaksów w ogóle mamy mało. A do tego potrzeba właśnie te Civico Essence, pamiętam. Zobaczcie, jak nacisnę. To tutaj właśnie te Civico Essence będzie nam brakować, żeby je zrobić, to trzeba to, potem tamto. Zobaczcie, tego... No, nic nie mam. Dosłownie nic nie ma, Piotrek. Także dużo kraftowania znowu przed nami. Bo te Civico Essence najgorsze, te niebieskie. Żeby zrobić te niebieskie, czekajcie, zrobimy. Oh, wszystkiego brak. A gdzie mamy te wszystkie magical cropsy, stary? Ale jakie? Bo patrz, dużo brakuje nam crucio essence, brak nam tamtego, tych wszystkich takich pyłków. O, nie wiem. Stary. Ty tam coś kraftowałeś ostatnio, nie? No wiem właśnie. Ale kurczę. Dobra. Te kraftowanie będzie takie beznadziejne. To zajmę się tym później, bo te diaksy nam będą tak czy siak potrzebne jeszcze trochę. A tutaj wam pokażę, w międzyczasie Piotrek zrobił kolejną farmę. Tak jak mówiłem, tutaj farmę, tylko która jest bardzo mała, dopiero jedno. Minikokrop, dopiero tak mała? Bo tam jest jeden aby sit posadzony. Ale tutaj jest więcej tych minikokrop. Yellowrite crop. A, to... A, też Yellowrite crop jest 29k. Lol. Tam pisze na dole tutaj, nie by w tym. No, no, ale widzę tych mało jest. Ale minikokrop to łatwo się robiło. Pamiętam, to czekaj, zaraz się tego zrobię. Bo tego jest też bardzo dużo potrzebne, żeby stworzyć te diaksowe seedy. Poczekaj, bo one się łatwo robiło. Z mobów to było, albo... Miniko, czekajcie, co to było? O, to coś. To coś. To się jakoś kraftowało. Miniko seedy, to. O tak. Ale właśnie tych... Czekajcie, tych zielonych nie mam. No właśnie. A te, żeby uzyskać... Czekajcie. Ale co, żeby uzyskać? Miniko Essence, jak się tworzyło Miniko Essence? No, że z tego tutaj jest pełno tego Miniko Essence. Gdzie masz? No tutaj chodź koło tej fagmy. No tak, ale to tylko no, jedno. Gdzie? Tam jest tysiąc... ileś tam. A czemu to nie idzie do układu? Bo tutaj by... jak to zrobię specjalnie tak, bo tutaj będzie trzeba to trochę inaczej zrobić, więc nie chciałem, żeby w tamtym się marnował. Tutaj, Pajter. Tu. Żeby w tym Moniko. To tutaj zrobiłeś? No. Dysk to robiłeś? No, to ja wezmę to. Mogę to przenieść tam trochę? No, możesz przenieść. No, wszystkie wziąłem. Myślałem, że to tam podłączysz. Nie, ponieważ reloadem się kraftuje na te, na ore, to nie chciałem tego układu obciążać tym, więc stwierdziłem, a nowy zrobię. Aha. To ci się tak zachciało. To w takim razie... Nie, to teraz będzie mi łatwiej, patrz. Tylko wiecie co? Ja zanim... O Boże, diamond. Jak to się pisze, ej? Diamond. Seed, dobra, diamond seed. Piotrek się wyciszył na chwilę. I teraz no. Tak, patrzcie, te Civico Essence, tego nie mamy. To wszystko trzeba tak po kolei. Czekajcie, jak to się nazywa? Strong Infusion. Pomarańczowy. Dobra, teraz zobaczymy, czy mamy jeszcze tą Weak Infusion, bo muszę wszystkiego po trochu porobić teraz. Raz, dwa, trzy. A to robisz. Tak. Co? Już te zielone się skończyło? Niemożliwe. Aż tyle pożarło. Dobra, wiecie co? Ja skraftuję te diaksowe seedy osobno, bo w sumie tamten poprzedni odcinek był praktycznie o tym wszystkim, a teraz zajrzę w książce, co tutaj nam trzeba. Jakiś dragonik helm, nawet tego nie mamy. Znale. No właśnie, ja na to patrzę, wiesz, ile tu skraftowania będzie trzeba postawić te query tam w tym świecie. Bo jakieś ore trzeba zrobić. Właśnie, bo patrz, seedy ironowe mamy, to jakieś lily pets, nie wiem,
A to mamy. Nie. Use lily pads, coś tam. Dobra, nie, nie mamy tego. To będzie bardzo ciężko. CV Coin Fusion, to właśnie na tym, co teraz pracuję. Kill Ender Dragon i Witcher. Wither mamy zabitego, nie? Tak. Use a Diamond Dolly, żeby przynieść tego. Używić Diamond Dolly, żeby przynieść 5 spawnerów blazów. To jeszcze musimy iść do Netheru, tak a propos. A zaraz wam pokażę. Ja pokażę wam, jak tutaj, jak to wygląda, tylko te Diamond Dolly, żebyście mieli jakąś wyobraźnię. To po prostu taki wózek, taczka, nie? No. O takie coś. To już pamiętam, do przenoszenia skrzynek to było. Nie wiem, czy pamiętacie. No tylko, że ulepszone i te daj, bo jest takie zwykłe jak Dolly i nim tylko skrzynki, a tym Diamond Dolly to można to spawna i przenosić. Patrzcie. I on wtedy się kończy. I mam wtedy tą skrzynkę. I tutaj można sobie przenosić, gdzie tak się chce. I dlatego też jak pójdziemy do Netheru, wezmę sobie spawner i wtedy będę mógł tutaj przenosić. I 5 takich musimy wziąć. Tylko co nam z tych Witherów, jak one tam się respią? Już też wcześniej zapaliśmy, nie? No. No nic, już je będzie można przerobić na inne. Może tak. Tutaj Piotrek dalej rozbudowuje ten system. Chociaż nie wiem, ja tutaj w to się nie mieszam, bo wiecie, ja to chciałem po prostu robić iść według tej książki. Tutaj dla mnie to jeszcze jest czarna magia. W sumie wiem, jak już to się kraftuje, bo to można tylko po prostu zobaczyć. Teraz przez ten system łatwo się kraftuje. Tutaj to wiecie. Na jego odcinku widzieliście, tylko pokazuję wam to po raz drugi. No i nie wiem, co my teraz będziemy robić, Peter? Co ty myślisz? Co my robimy? Co my zrobimy? Bo tak trochę nudno, nie? O, ogólnie laksy mam. Laksy mam, według tej książki. Ej, a jak zrobić Ender Dragona tutaj w ogóle? Bo nie pamiętam. Ender Dragon? Nie ma nigdzie portalu, nie? To trzeba chyba portal zrobić, poczekaj. Ale portalu się nie dał kraftować ten. No nie, a kto wie, na tych modach to nigdy nie wiadomo. Nie ma craftingu. Nie ma. Monster Spawner Enderman? Możesz zrobić jakiś Ender Dragon? Żeby to jeszcze się dało, nie? No. Może jajko jest? Właśnie, ty jajko chyba, czekaj, Ender Dragon, tu jest spawner jakiś. I Ender Dragon Head, ty to nawet z Minecrafta 1.9 to teraz wyjdzie. Lol. Czekaj. Gdzieś było w książce napisane, że trzeba jajko, wyhodować jakoś. A skąd to jajko? No właśnie, jeszcze nie wiem. Craft and use Ender Quarry. To Ender Quarry to coś, nie? No. Nie, Ender Punch to jest, a to jest... To też Ender Punch. Co to było Ender Quarry? Muszę wszystko zobaczyć. No to była maszyna do kopania. Zautomatyzować zabijanie Witchera. Aha, tą Ender Quarry musimy zrobić. A, to o czym mówiłeś, że to musimy umieścić w Deep Dark, aby nam to kopało i ty, co nie? Same. No. I przenosiło to tego, no ale dobra. To musimy skraftować, tylko wiecie, my nie chcemy robić odcinków o kraftowaniu, my tylko powiemy co, bądź pokażemy jak się to kraftuje, ewentualnie gdzie i jak to się zdobywa. Bo w sumie to nie jest takie trudne do skraftowania. I musimy to po prostu podłączyć. Jak widzicie, tutaj dużo nam tego nie zostało, tylko jedynie co... No jest, dużo czasu tutaj zajmie, wiesz, kraftowanie. No. Dużo czasu. Jakiś dragonik pickaxe, dragonik shovel, to o Jezu. No i wiesz ile to kraftowanie tego dragonik? No. Ja nie wiem, czy z tego zadania nie odpuścimy. Zobaczymy, jak długo będziemy grać, nie? No. Craft and power a generator of some kind. No to już to mamy. Z craftu jakiś generator energii jakiegoś rodzaju. Bam, no to już to mamy. Dobra, to już też coraz mamy... bliżej końca, nie? Coraz bliżej końca. W sumie tylko te dragonikowe rzeczy nam zostały. No i splantowanie na przykład kwiatu na 5 biomach, ale tych biomów to musimy szukać dosłownie, bo mamy jeden biom tutaj, nie wiem, w przedziale 200 kratek czy 1000 kratek. Reaktor jakiś duży musimy jeszcze zbudować. O, patrz. Hatch a dragon egg and train it, czyli co, nie wiem, złapać czy jak? Hatch, co to znaczy hatch? Hatch, no to... A nie wiem, nie będę mówić, bo jeszcze źle powiem.
Hedge. Co to było hedge? Zabicie? Nie, to było kill. Nie wiem. Nic mi to teraz w tym momencie nie mówi. Czemu nikt nie robi na przykład modów po polsku? Wiesz co, możesz robić. Będziesz pierwszym autorem. Mhm, żebym to jeszcze umiał. A, hedge to wykluć. To ma się wykluć. Lol, z jajka. Tylko najpierw skąd zdobyć takie jajko? Jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, jak tu gdzieś szkielet we mnie strzela jakiś noob. Aha, to ty byłeś tym nobem, dziękuję. Nie. Tak. Nie. Nie wypał, Peter, nie wypał. Kurde, a tak fajnie było. Ja wiem. W ogóle mnie cały czas troluje. Pójdę na AFK, on mi tam pułapki robi albo nie wiadomo co, nie? Jak? No co, nie pamiętasz? Nie, ostatnio jak tutaj stałeś, to ci aby most tutaj zbudowałem, żebyś mógł ładnie zejść. Mhm, spoko. Tylko, że zombie się do nich tam dostawał. Właśnie tutaj sobie stałem, a ten zbudował schody i wiesz, wszystkie zombiaki do mnie szły, nie? Tylko akurat byłem na AFK-u, także widziałem komputer, także wszystkie zabiłem. No tak. To już nam w sumie niepotrzebne tutaj. Tutaj tylko moby się respią niepotrzebne. Patrz ile tutaj... O... Ała. To lubię jeść. Chcesz trochę expa? Do jedzenia? Na wynos? Nie, ja mam więcej. Ile masz expa? Z mojego układu teraz zero. Ej, właśnie, co mam zero expa? Lol, lol, lol. A co tu robić? Co tu robić? Nie wiem. O, 20. A, ty butelkami się bawisz. No w sumie tak. No. No nic, taki nudny odcinek chyba, co? Ten na razie skończymy, pomyślimy co jako dalej i się odezwiemy, ludziska. Bo tutaj na razie nie mam pomysłu, ej, bo tam wszystkie takie trudne rzeczy nam pozostały, co będą nam na pewno czasu zabierać, masę, bo trzeba craftować, lol. Tu się zombie zbugował na drzewie, ping-pong. Ping-pong, tak. Tak. Gdzie on patrz, ma, wiesz? Patrz. Coś tu lata. Tu lata, zobacz w górę, zobacz w górę. Widzisz to? Ano. Się zbugował, stary. Do widzenia. Dobra, my też kończymy, ludziska. Piotrek tutaj trochę expa na rąbał. Tutaj jest, patrz ile. Coś tu trzeba weź. Co ty tu zrobiłeś z tymi butelkami? Wypalaję. Lol. Można stać i expo zbierać? No. W sumie niepotrzebnie. Patrz jaki mam fajny hełm. Chata. Chata, chata, chata. No, fajne. Da się oddawać? Nie da, nie? Ale jak? Tak? Da się, patrz. No tak to nie. No tak to zabijesz. Trollu. Dobra, my kończymy i zobaczymy się w kolejnym odcinku. My na razie musimy pomyśleć co my tutaj zrobimy, bo według tej książki to nic nie mamy do roboty. Znaczy nic nie mam do roboty. Dużo do roboty, tylko to craftowanie jest bez sensu. No. I jak zabić tu Ender Dragona? Tego jeszcze nie wiem. Troll. Dobra. Idziemy szukać teraz możliwości, jak tutaj zrobić, żeby to jajko nam się wykluło. I wtedy zabijemy tego Ender Dragona. Co nie? Tak, 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 tak. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. Troll face. Dobra, na razie, ho, ludziska. Ho 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 ho. Dobranoc.